Siema! Naleśniki! Zjadłeś? Idziemy. Jest z nami Kolba, jest z nami Maciek. Dzisiaj tym razem Maciek się nie wyspał. Ej, daj dotknąć atenki. Trzymaj. Fajna piła, nie? Fajna. Wiesz skąd ją on ma? Nie. Jak ci Maciek powie skąd ją ma, to po prostu złapiesz się za głowę. Uwaga. Od starszego WFIST-y zapokazał. Serio? No. What the hell? A to ja mogę inną historię opowiedzieć. A cześć, nie witaliśmy się. Siema. Ja mogę opowiedzieć, jak znalazłem Europasa w krzakach. Tak? W szkole. To opowiedz, jak znalazłeś. Poszedłem sobie na jakieś lekcje do toalety i przez okno widzę normalnie przy szafce i patrzę Europas. Nie no, jakaś replika czy coś. Wychodzę na przerwie i widzę, że to meczówka. No i od razu do dyrektora lecę. Czy mogę wziąć? I dałem mu za nią chyba dwie jakieś repliki zwykłe. Ale w szkole mają takie meczówki? No właśnie sam, ja im dobrze zrobiłem, bo wygrali nią na betonie. No Jezu. No to weź skmin, że na początku było tak, że wszedłem robić pokaz i trzech knipków sobie grało na korytarzu tą piłką. Ja tak patrzę. Ja pierniczę taką piłką. Niemożliwe. Ja się czułem w jakimś filmie, tak myślę, Grzybek, uszczypnij mnie. Że w Oleśnicy znajdę tą piłkę, a to jest rare coś typu... Tak, to jest w twoim wieku piłka. Weź, porównaj, to są w lepszym stanie. To są rówieśnicy. To jest dosyć chwytające za serce. O. To jest w lepszym stanie. Patrzy na jego łeb i patrzy na jej łeb. Podobny łeb. Łeb jak sklep. A ja też mam historię. Grałem sobie na Orliku i grali sobie tam mecz na boku, nie? I nagle patrzę, piłka zleciała z tego boiska tartanowego. Zaraz ci powiem, co nie? Podchodzę, żeby im podać. Tak biorę do ręki, Teamgeist czerwony, nie? I jeszcze w takim dobrym stanie. I tak trzymam, cały czas trzymam, patrzę i w końcu ktoś przybiegł, wiesz, właściciel tej piłki. Ale podaj mi ją. Mówię, to twoja piłka? No, a skąd ją masz? A w klubie dostaliśmy. Ja mówię, weź mi ją sprzedaj. On nie wiem, bo słyszałem, że meczówka, że droga. Ja mówię, dam ci 200 zł. Serio? No dobra. Mówię, czekaj, lecę do dołu po kasę. No i to jest ten Teamgeist czerwony, którym grałem przez wiele lat. Aż w końcu pożółkł. Miałem, no, pożółkł aż ten Teamgeist czerwony. No, to był... Może byłeś go w sedesie. No, nie no. Przez moje początki freestylu to był ten czerwony Teamgeist i sprzedałem go Justkowi. Nie, wymieniłem się z nim za białego Teamgeista. To ja dostałem od... Państwo wybaczą, kłaczek. Dostałem od wujka za darmo Teamgeista za pośrednictwem Staśka Ciury, bo mi powiedział, słuchaj, Teamgeista chyba mam u siebie w kantorku, normalnie w szkole. Bo jak mówi, no dobra, no to jakiś pokaz zrobisz i ta piłka jest twoja. I były takie czasy, że na hacze miałem 2 czerwone Teamgeisty. Ej, to ja też mam historię z Teamgeistem. A tak w ogóle sobie teraz randomowo przypomniałem. Bo mój wujek, który jest Niemcem, grał kiedyś w młodzieżówce Niemiec. Miał Teamgeista, nawet chyba kilka. No i jednego dostałem za darmo, w dobrym stanie, ale sprzedałem. Za 400, no w sensie był w średnim stanie, ale no. Niemiec smakał jak sprzedawał. Weź potrząść tą piłką. Kondzio mi mówił, że w tej piłce jest dusza jakiegoś wojownika, w sensie z Reymana z gry. I tak. Potrzebuje szamana, żeby go wypędzić, co nie? Także... Normalnie już się przyzwyczaiłem, gram na dworze czy gdzieś, to nie słychać tego zbytnio przy muzyce. Ona najpierw była u Ksawerego i ja mówię, dawaj, ja nią zagram na Mistrzostwach Polski. Czyli tak, i wygrał best combo. W którym to było roku? Czekaj, czyżby? A no tak, za pierwszą próbą w ogóle. Tak, to było w 2018, tak? Nie grałem free jeszcze. I wszyscy się rozgrzewają, tam takie koksy, wiecie, Maki, Kondzio, tam, kto tam jeszcze, Roni. I Luki mówi do mnie, no Leo, wbijaj, jesteś pierwszy na liście. No, no dobra. I w pierwszej próbie... Skóra move combo? Skóra move combo. A to... matw NT, achtatę. 6 matwów NT zakończone achtatą. No i nikt lepszego komba nie zrobił. Enteki, trudność enteków. Matwy zakończone 6 achtatami, sorry. 7 achtatów zakończone matwem. No i to jest jedyneczka. Podobna. WFFA logo. No wiadomo. Take control. Podpisałeś się na tej piłce? Top quality. No, bo na Super Bowlu wszyscy mieli piłki, a już byłem zrażony do kradzieży. Ty uważaj, bo z tyłu za tobą jest laptop. Okej. Okay. A, sorry, dobra, gram dalej. do szalki jeszcze długa droga. Ta, za 10 minut mamy być. Jak zapytasz się Felka, czy on to ma na imię Felek? Nie mam pojęcia. Pan to Felek? Jest, Brzezik comeback. Takiego go poznałem, to jest Brzezik. Idziemy na Wrocław czy Warszawę? Ja bym pojechał do Wrocław. Na tej miejscowie nigdy nie byłem. A fajna jest, fajna. Nie miałem okazji, no bo jak ją wybudowali, to później była pandemia. Oni jeszcze jej oficjalnie nie otworzyli, bo oficjalne otwarcie miało być w kwietniu. No i nie wypaliło. Ja poszedłem tam w marcu, zrobiłem reportaż o tym miejscu i dzień później pandemia wybuchła. Ale dzisiaj wyjątkowo pizga. W Oleśnicy mamy -1 stopień. Ja nie wiem, jak wyjdę z tymi włosami, one będą mokre. Będą dredy z sopnicy, nie? Ale salunia. Na filmach to ma falana, zobaczcie. No, centralnie. Centralnie. No dobrze, to dzisiaj testujemy tę piłeczkę, tę piłunię, dzięki przyjemności Piotrka, a.k.a. motoryzacja. Więc zobaczymy, czy w ogóle ta piłka się różni od poprzednich wersji kontrolki. A recenzję zobaczycie, pod tą kartą będzie link. Co to za maszyna, Maciek? Vocal Effects, wireless link. Zobaczmy, czyste nazywki. Dobra, to zaczynamy. Blisko, nie? No popatrz. Siema. O cholera, jak to mocno uderzyło. Kurde, uważaj, niech odbijaj tak. Nawet. No. Wiesz co? Dalej sobie. Kontrolę? Oddał mi kontrolę. Ja. Czekaj, muszę odpocząć. O, 2, 1. Czekaj, proszę. I oni wyjdzie i ucieka. Ja, on zrobił coś takiego. Widzisz? Bez kurewetę od Magdalenów, zakończywszy. Ach, platform. Ach, platform. Przejęzyczenie. Nie, chciałbym. Siadający plastik tłumiący na nodze po prostu, no ba. Nie, poczekaj. O, tak. Maciek, wyglądasz na zmęczonego. Tak. Ja dzisiaj trochę już odpadam. Wow. Ale jestem zajebisty. A ja? Just freestyle'owe świry. Tele-tuby się mówią papa. O Jezusie! Jak trening? Z Leją? No, fajowsko. Bardzo fajnie. A z Brzezikiem? To jest dramat. Przyjemnie. Też, dobra. Też. Z Leją fajowsko, z Brzezikiem przyjemnie. Ja dzisiaj nie za bardzo pograłem, ja dzisiaj jestem... No, Brzezik miły do pogadania, z Leją się gra. Nie no, ja też gram, Brzezik, ale tak. Dzisiaj nie. Brzezik dzisiaj odpoczywa tak jak ja przez cały obóz. Kurde, pod krew, łzy. Paznokieć chyba. Dobrze, że nie wracam tych skarpetek. Ale... Widzicie, to jest prawdziwa pasja. Krew, pot, łzy. Łez jeszcze nie było. Jeszcze łez nie było, trzeba mu wdolić. Dawaj, zrobię go. Czemu mam przerąbane? Miała nas już tym robić. Inwestujemy w teleport? Na Allegro widziałem. Ta. 10 fizyko. Na moją chatę. Dawaj. Robimy herbatkę. Teleport zadziałał. Jak chcę kawę. Ja wiem. Bo nie wypiję. To... A nie! Kolbusz! Koliber, ty chciałeś poczekać. Chyba herbatki. No. Tylko pamiętaj, żebyś wypił do końca. Okay. Pamiętaj o tym. Mój palec w dobrym stanie nie jest, ale pan dobry, ale nie ma kontroli. Więc kończymy ten vlog rozstaniem z Kolbą. No. Dobra ta Kolba. Dworzec autobusowy, Oleśnica. Przystanek autobusowy. Przystanek Plac Zwycięstwa. Plac Zwycięstwa zobaczycie odrestaurowany, zarąbiście. Mam stamtąd 8 artefów nagranych. To miejsce teraz jest nie do poznania, także będą no, emocje. Nie do Poznania, nie do Warszawy. Będzie ogień. Nie do Oleśnicy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie.